Siemanko, z tej strony Tomasz Milaniuk i jesteśmy już w studio, w którym BDOS nagrywa dubbing do jednej z postaci League of Legends. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. To dzięki uprzejmości tych dwóch panów będziemy mieli okazję usłyszeć wspaniały voice acting jednej z gwiazd polskiego rapu. A i tutaj miałem od Wiktora taką propozycję, żeby zamiast piosenka powiedzieć kawałek. Bardzo dobrze mówicie. Nie da mi. Dla mnie spoko. Hey, Akali, you ready for this? Ej, Akali, you ready for this? Dobre. Cześć, witam wszystkim, Borys Przybylski, pseudonim BDOS dokładnie. W zasadzie w życiu jestem artystą, zajmuję się tworzeniem muzyki, koncertowaniem. Numer nagrywamy właśnie i cofamy taśmę! Robisz dubbing do jednej z postaci LoL'a, mianowicie do Echo, jeżeli się nie mylę, prawda? Tak, dokładnie, do Echo, do nadchodzącej skórki. Czemu wybór padł na ciebie? Wytłumacz mi, jak to się w ogóle stało, że gwiazda polskiego rapu, przedstawiciel rynku muzycznego, nagle trafia do półświatka gamingowego? Po prostu dałem post na Facebooku, na fanpage'u. Chciałbym zagrać profesjonalnie w drużynie League of Legends na pozycji junglera, nie? Jestem umówiony na spotkanie z Illuminar i z nimi my też będziemy współpracować, tak już bardziej na dłuższą metę. Mój menadżer już poszedł się z nimi spotkać i jeszcze na to wszystko Wiktor Cegła, nie? Z Riot Games. Ja mówię, okej. Okay. No dobra, pogadamy. Wiktor do mnie zadzwonił w sprawie piosenki i ogólnie tak pogadać, wiesz, on jakby tak do mnie zadzwonił, że kurde, nie wiedziałem, że interesujesz się grami, wiesz, to jest wspaniałe i tak dalej. Bardzo się polubiliśmy, nawet zagraliśmy parę meczy. No i Wiktor w pewnym momencie mówi do mnie, słuchaj, wyślę ci umowę o poufności, o zachowaniu poufności na Gmail. I pogadamy więcej. Nie mogę ci, wiesz, już tak mówił, że chcę ci coś powiedzieć, ale nie mogę ci powiedzieć. Weź mi powiedz, nie? Mówię, no, nie rób sobie jaj, no przecież nikomu nie powiem. Nie, no dawaj. Mówi, nie mogę powiedzieć. Mówi, nie, no proszę cię, nie? Mówi, no nie, no nie mogę, nie? No musisz podpisać. Mówię, okej, no dobra, podpisałem, wysłałem, no i wtedy właśnie został mi przedstawiony ten temat tej skórki. Czy możemy spodziewać się serii projektów z twojej strony, jeżeli chodzi o LoL'a? Bo jest dubbing Echo. I jest utwór tu. Czy to jest jakiś początek twojego takiego dłuższego romansu z LoL'em, z gamingiem, ze sportem? Ja powiem ci tak. Ja szanuję ludzi, którzy mnie szanują. Jeśli ktoś mnie przyjmuje z miłością i tak dalej, jest dla mnie miły, to ja jestem też, nie? Mhm. I chodzi mi o to, że wiesz, jakby LoL, wiesz, no, niesamowite. Zadzwonił do mnie gość z Riotu, wiesz, w ogóle. W sensie duża rzecz w twoim życiu i nagle staje się tak bliska. Dokładnie. A wiesz, bo to jest nierealne dla ludzi normalnie, wiesz, którzy sobie pykak sobie ktoś i to jest nierealne, żeby zaraz, wiesz, ktoś z Riotu zadzwonił, wiesz. No tak. Wiesz, a ja mimo tego, że wiesz, że jestem muzykiem, jestem artystą, ja dalej jestem chłopaczkiem, tym dzieckiem i dla mnie to jest tak samo nierealne, jakbym wcale, wiesz. I kurde, nie wiem, czy to jest początek czegoś dłuższego, jak na razie dobrze nam się pracuje. Wiesz, podoba mi się to, bo ja wiem, że to jest bardzo hermetyczne środowisko, jeśli chodzi o gaming, że tam jak ktoś chce wejść w to środowisko, to nie chce za łatwo. Przyjmowany. Ja zostałem przyjęty dobrze i wiesz co, chodzi mi o to, że to jest w moim przypadku autentyczne, że ja po prostu lubię grać w gry. Czyli mamy gracza z krwi i kości. Mamy gracza z krwi i kości, który jest artystą też i jakby to jest... Tak się złożyło. Tak się złożyło, po prostu tak jest i wiesz, nikt tego nie będzie ukrywał. Wiesz, ja mam w planach teraz współpracować z Illuminar Gaming. Będę streamował. Super. Będą streamy z nimi. Będę to liczę, wiesz, że dostanę moda, okej. Okay. To już kontynuujmy. Kontynuujmy, to już ustaliliśmy. Wiesz, będą streamy. Ale nie wiem, czy będzie jakaś dłuższa współpraca z Riotem, bo, no, bo nie wiem, po prostu na razie nam się dobrze współpracuje, jasne. Ale na pewno nie planuję, wiesz, teraz wyjść i jakby teraz się tym wszystkim zasłaniać, że patrzcie tutaj, ja teraz z twarzą LoL'a. Pewnie, w Polsce, no w sensie krótka, wiesz, piłka, lubisz grać, masz okazję zrobić coś ze swoją pasją, a, robisz dokładnie. To. Wiesz, to jest dla mnie po prostu, kurde, no nie wiem, no to jest fajne, wiesz, chciałem pojechać z Illuminar Gaming na jakieś zawody, może coś wygrać, wiesz. Już ustaliliśmy, że wygrywanie jest fajne. Ja jestem Gold 4, ale wiesz, chciałbym jakiegoś trenera ogarnąć. Wiesz, Illuminar. Słyszałem, że tam mają trenerów. Właśnie, no. To jest dobry trop. Mają trenerów, to jest, wiesz, mało powiedziane, nie? Tam, no, mi się wydaje, że mógłbym się tam podszkolić i to było dla mnie strasznie, wiesz, fajne, zabawne, śmieszne, że ja jadę sobie na zawody, wiesz, śmieszne w takim tego słowa znaczeniu, że to by było na skalę, nie wiem, Tyler One, wiesz co chodzi? Tak, to jest duże wydarzenie. Wiesz, co chodzi? No i to że super. Ja bym po prostu pojechał tam, na jakieś zawody, wygrał coś w dżungli i mógłbym spojrzeć się na tego ziomka, nie? Z drugiej dżungli, tak.
Ej, i do tego chyba najlepszym nawiązaniem będzie nasza polska Ultraliga, rozgrywki, które są organizowane. Czy śledzisz, bo Illuminar Gaming ostatnio nie poradziło sobie najgorzej trzecie miejsce. Zakładam, że gdybyś grał, może wiesz, może wtedy, może po jakimś treningu. Słuchaj, wiesz co, przyznam ci się bez bicia, ja nie śledzę tej ligi. Ja, wiesz, znam po prostu niektóre niki, wiesz, Overpaw, Jankos. Wiem, o co chodzi. Śledzisz Mistrzostwa Świata w takim razie, bo w tym momencie właśnie się rozpoczęły? Ja bardziej właśnie, kurde, ja nie lubię oglądać czyjejś gry, w sensie w takim sensie. Okej, że jak jest 5v5 i coś takiego? Ja muszę grać, wiesz. Czyli e-sport kręci cię tylko ze strony praktycznej, raczej nie od strony oglądania. Tak, wiesz co, znaczy ja lubię sobie obejrzeć w takim klimacie, że mógłbym się czegoś nauczyć. Ale zazwyczaj ja wolę po prostu robić, grać i uczyć się na błędach, wiesz co chodzi? Ale lubię sobie obejrzeć jakieś filmiki. Najlepszy content, Tyler One, człowieku, to jest mistrzostwo świata. Czy w takim razie, ważne pytanie, to jest naprawdę ważne pytanie, czy BDS będzie polskim Tylerem One? Nie, no bez bana. No i to powiem tak, tego ci życzę. Ale wiesz co, ostatnio się złapałem na tym, że strasznie się zdenerwowałem w grze. I przyszło mi przez myśl coś takiego, mam nadzieję, że sam się tym nie wkopię, ale przyszło mi przez myśl coś takiego, kurde, a czy teraz ten Riot czyta moje wiadomości, wiesz co? Już teraz jesteś na celowniku. Tak, jestem na celowniku i wtedy trzeba się hamować, nie? I już na następną grę mówię, nie, dobra. Już ale to też jest jakiś mechanizm, nie? Ale to skoro masz jakieś emocje związane z grą, to moja rada dla ciebie, przekuj to w muzę, nie? I skoro wyzwala to w tobie jakiś duży pokład emocji, przekuj to w jakąś muzykę. Nie, wiesz, to są takie emocje, że to jest właśnie taki rodzaj emocji, mam taki zwitek emocji, aha, że wchodzę tam i po prostu gram i to wszystko jest tam wyładowywane. Okej. Okay. Na sam koniec, chciałem jeszcze na chwilę wrócić do twojego nowego albumu, bo on będzie wychodził całkiem niedługo, z tego co słyszałem, i lolowa piosenka jedna, ale ogólnie czy spodziewamy się więcej gamingowo-lolowych utworów? Kurczę, wiesz co, płyta będzie się nazywać Opowieści z Doliny Smoków, okay, więc w ogóle doliny są przenośnią miast, w których żyjemy aktualnie. Smoki są przenośnią złych ludzi i złych emocji. To są normalne kawałki, niektóre są trapowe. Głównie płyta jest utrzymana w takim bardziej poważnym klimacie, trochę smutnym. To jest płyta, na której się jakby wiesz, mówię o swoich emocjach, wykładam swoje emocje na stół. O zewnętrzność. Jest bardzo emocjonalna ta płyta dla mnie. Okay. Czasami jest głupkowata, ale taki jestem ja. I wiesz, chodzi o to, że ona jest cała utrzymana w takim klimacie fantazy. Łatwiej mi się mówi o tych złych emocjach, jak nazywam je smokami, wiesz co chodzi? To jest dla mnie wtedy łatwiejsze. Poza tym ja strasznie chciałbym żyć w średniowieczu. I dlatego gry? Nie, bo ej, to jest czysty motyw, w sensie to jest taki trochę archetyp gracza, nie? Nie wiem, czy chciałbym żyć w średniowieczu. Z perspektywy, w której jestem teraz, chciałbym żyć w średniowieczu, ale nie wiem, czy jakbym już żył w tym średniowieczu. Myślę, że mogłoby się niekoniecznie podobać. To by mogło się źle skończyć, ale... Prognozowana długość życia właśnie spadła, ale okej. Okay. Ja sobie zawsze myślę, kurde, ciekawe jakby to wyglądało w średniowieczu. Czy ty byś na przykład siedział z piórem i zapisywał na kartce, to co ja mówię, ja byłbym bardem. Trubadurem? Tak. Czy na przykład, dlaczego teraz bierzesz udział w, nie wiem, w zawodach jazdy konno? Wiesz, coś takiego. Zastanawiam się zawsze, takie myśli po prostu, chyba już z nudów po prostu. Albo nie wiem z czego, nie, chodzi mi o to, że po prostu to były dla mnie super czasy i jak nazywam moje złe emocje smokami i tak dalej, łatwiej mi się po prostu... Ta metafora po prostu sprawia, że gdzieś tam to się odsuwa na bok, ten negatywny aspekt i to możesz siebie wyrzucić. Mam nadzieję, że będzie wam się również podobać praca, którą wykonał Borys. Oraz my.